Już dzisiaj porozmawialiśmy o Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, to teraz porozmawiamy o obiekcie, który pojawił się niedawno w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Grunwaldzkiego, a dokładnie rzecz biorąc przypłynął Odrą, zakotwiczył i już tam zostanie. Nie sposób go nie zauważyć, przejeżdżając chociażby przez most grunwaldzki. Pan Kamil Zaręba z fundacji OnWater.pl jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Kamilu. Witam serdecznie, witam telewizję, witam pana. Dobry. No udało się. Długo, długo czekaliśmy. Ja obserwowałem ten, jak to nazwać, budynek, no gmach pływający, statek Odra Centrum, stojący, kotwiczący na przyśluzie opatowickiej. I długo czekaliśmy, aż w końcu na to swoje docelowe miejsce przypłynie. No i w końcu się udało. Tak, tak. Jesteśmy w sąsiedztwie mostu grunwaldzkiego. Zaraz pokażemy. Zastanawiam się, jak opowiedzieć 10 lat w 10 minut. To jeden rok na minutę. Dobra. To z tyłu jest to, co nas najbardziej cieszy. To są pływające ogrody. To jest projekt, który realizujemy z dziećmi. Jak go tutaj państwu pokażę, gdzieś tutaj kaczki jeszcze śpią. A zbliżamy się w tej chwili. Ja już nie będę państwa tutaj swoją wizerunkiem absorbował. Jesteśmy przy Odra Centrum. To jest niesamowity projekt. Stanął właśnie w takim historycznym, bardzo ważnym miejscu dla Wrocławia, bo tutaj zanim most grunwaldzki powstał, była przeprawa promowa. To trwało no, przez dziesiątki lat, ale niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę otwarcia mostu grunwaldzkiego. Tutaj widzimy takie magiczne zdjęcia. Mam nadzieję, że to widać. No to dokładnie to samo miejsce, tak. Tak, to jest dokładnie to samo miejsce. Widzimy tutaj przystań. Też magiczny rok dla Wrocławia, 903, kiedy powódź Hochwasser dotknęła Wrocławia. Nie była to powódź tysiącletnia, ale wracamy na takie historyczne miejsce, które gdzieś tutaj też widać, z projektem, który się nazywa, już tu magicznie przechodzę, to jest nasze dziecko, 10 lat, błyskawiczny sukces, 10 lat Odra Centrum. Jak to się mówi ładnie, opus magnum, tak? Najważniejsze dzieło. Jak mawiał klasyk. Tutaj widzimy też to miejsce, jak żyło przed laty, ujście rzeki Oława, czy wreszcie tutaj widać też ten magiczny, to magiczne miejsce, nawet z kasami, które gdzieś tutaj kiedyś funkcjonowały, sprzedając bilety. A tu z tyłu widzimy Odra Centrum. Ja państwa próbuję przez te centrum Odra przeprowadzić. I od razu opowiadając, czym ma być Odra Centrum, skoro już jest. Schodzimy teraz magicznym trapem, długim, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Gdzieś tutaj widzimy elewację organiczną. Zdecydowaliśmy się, żeby ten obiekt zarastał, tak jak rosną dzieci, które będą przychodziły tutaj również na edukację. Tutaj patyki, te historie, które tutaj państwo widzą, tutaj gdzieś widzimy Boga Odry. A te patyki to są wyłowione tutaj właśnie z rzeki Oława. Warto zobaczyć, że one są ścięte przez bobry. I przez nas ocalone. Stanowią element scenografii. Ta elewacja organiczna jeszcze raz. Tutaj gdzieś nas wita nasz Bóg Odry, Wiadrus. Wiadrus, ale tak. Wchodzimy do Odra Centrum. Hol, bardzo ważne miejsce. Jedna z najbardziej nowoczesnych kotłowni. Kotłowni, która jest w oparciu o odnawialne źródła energii. Trzy bardzo ważne jednostki, pompy ciepła powietrzne, duży bufor na ogrzewanie, ciepła woda, odzyskiwanie szarej wody. Strasznie ważne, ucząc dzieci małej retencji, odzyskiwania wody, szacunku do wody, to właśnie to, co myjemy ręce, to są właśnie ta szara woda, też ją staramy się szanować. Duże centrale wentylacyjne, które bardzo dobrze, sprawnie tutaj filtrują powietrze. Tutaj mamy toalety, ale gdyby ktoś czekał w kolejce przed toaletą, to mamy tutaj taką izbę pamięci. Tutaj widać, że tutaj wpływamy do Wrocławia od wschodu. Mamy Biskupin, Sępolno i dopływamy tego centralnego miejsca, w którym stoi zresztą Odra Centrum. Tutaj widzimy archiwalia, oryginalne pocztówki, zdjęcia. I gdzieś tutaj po lewej stronie przez Uniwersytet, Kępę Mieszczańską, wypływamy tam na górze, widać w kierunku na Lubiąż, Osobowice. Magiczny projekt, kolejny edukacyjny, to jest Akademia Węzłów. Akademia, która jest jednym z największych chyba na świecie wzorników węzłów. Tutaj dzieci, wykorzystując sznurki, liny, uczą się splotów. Tutaj warsztaty odbywają się właśnie na półkoloniach.
dzieci sobie tutaj te wszystkie węzełki fajnie plotą, realizując no to, co mózg powinien realizować, to znaczy współpraca dwóch półkul. Mamy tutaj magiczne stanowisko też z drukarkami 3D, które drukują to wszystko, co dzieci też lubią drukować. Mamy też projekt Mała Szkutnia, próbuję go pokazać. Tak naprawdę jest to takie fizyczne robienie łódek z kory, ale tak naprawdę fizycznie uczymy się fizyki. Wyporności, stateczności, zanurzenia. Tutaj dzieci gdzieś w tych narzędziach, warsztatach robią. Panie Kamilu, przerwę na chwilę, bo można by pewnie oprowadzać po tym miejscu jeszcze długo. Natomiast wciąż no, potrzebna jest informacja, jaka jest idea tego. Co pan chce osiągnąć dzięki powstaniu Odra Centrum? Jako fundacja przyjęliśmy, że chcemy uczyć szacunku do rzeki, budować tak zwaną tożsamość Odrzan, bo przecież wszyscy mieszkając do rzeki Odry jesteśmy Odrzanami i to jest jakby nasze najważniejsze motto. Budowanie jakiegoś szacunku do rzeki, poszanowania też dla środowiska, dla żeglugi, dla tradycji, to wszystko tutaj gdzieś się odbywa w formie takiej no, prawdziwego prezentacji Odry w sumie w bardzo wielu wymiarach, bo i też historycznym, aktualnym, żeglugowym. Gdzieś tutaj będzie można, jesteśmy w tej chwili w kawiarni, spożyć coś do picia, jakąś herbatę, kawę. W tych czasach na pewno trudniej będzie nam od razu wszystkich Państwa zaprosić, ale tą kawę, herbatę będzie można tutaj w sąsiedztwie Mostu Grunwaldzkiego na pewno smacznie. No właśnie, proszę powiedzieć, w jaki sposób ma Pan w tej chwili, Fundacja będzie prowadzić działalność Odry Centrum w sytuacji, gdzie wszystkie prowadzenie jakiejkolwiek działalności jest nieco utrudnione, ale podejrzewam, że przygotowaliście się na działalność także w czasach zarazy. Tak, jesteśmy przygotowani głównie przez powierzchnię. Obiekt ma 800 metrów kwadratowych, daje możliwość jakby tutaj zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji tych wszystkich naszych rzeczy. Czekamy w tej chwili też trochę na to, co nam rząd zakomunikuje. Staramy się zwarci być gotowi do hucznego otwarcia, choć już w tej chwili wiem, że będzie to na wiosnę, bo chcielibyśmy wszystkich wrocławian zaprosić, a też nie chcielibyśmy przy drzwiach komuś odmówić, dlatego też staramy się jednak ten termin oficjalnego otwarcia, wodowania chrztu czy nadania imienia pozostawić na okres, kiedy będzie spokojnie, kiedy wszyscy będziemy mogli przyjść do... Jest oczywiste. A te kropki na, że tak przerwę, kropki na szybach, to jak rozumiem, żeby ptaki się nie rozbijały o szyby, tak? Bardzo dobrze, tak. Do tego wszyscy namawiamy. To są kropki, które eliminują kolizję ptasiek. Bardzo dużo ptaków niestety ginie w dużych elewacjach, biurowcach, w szklanym świecie, który nam w tej chwili architekci projektują i myśmy też wyszli naprzeciw, ponieważ ptactwo wodne no, musi być ocalone, więc dlatego te kropki. Dużo by opowiadać, niebawem zapraszamy na otwarcie, mam nadzieję, że jak najszybciej się tylko da. To jeszcze takie pytanie na koniec, panie Kamilu. Czy pan jako prezes Fundacji On Water widzi, że po wielu, wielu latach, dekadach wręcz takiego odwracania się Wrocławia od Odry następuje proces odwrotny, że zaczynamy znowu dostrzegać, że Wrocław jest miastem nad Odrą i jest nieodłącznie do tej Odry przywiązany. Jak najbardziej to niesamowite zjawisko, bo obserwujemy wręcz eksplozję, wręcz rewolucję tego wszystkiego, co się dzieje na rzekach. W tej chwili najbardziej cieszącym widokiem jest to, co obserwujemy gdzieś mieszkając w domu na wodzie, to co się dzieje w kajakach. Kiedyś to tych kajaków było, turyści, dorośli, ludzie z zagranicy. W tej chwili bardzo wielu widzę ojców z dziećmi. I to jest chyba taki morał na koniec, żeby spędzać bardzo dużo czasu mądrze nad rzekami, żeby spędzać go aktywnie, korzystając z tego, co rzeki dają. A tutaj no i zostawić chwili przede wszystkim miejsce, w którym spędzamy czas, w takim stanie, w jakim je zastaliśmy. Nic tam nie zostawiać, tak żeby potem Fundacja On Water miała jak najmniej sprzątania, bo jak wiadomo, także tym się zajmujecie. Panie Kamilu, bardzo dziękujemy. Wrocławianie, którzy mogą podziwiać to miejsce, przejeżdżając chociażby Mostem Grunwaldzkim, dzięki nam i dzięki Panu mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku. Fundacja On Water szykuje już otwarcie Odry Centrum. Dziękujemy i życzymy powodzenia, nomen omen, powodzenia w tym przedsięwzięciu. Pan Kamil Zaremba, prezes Fundacji On Water. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.